Dziś tuż po godzinie 12 otrzymaliśmy zgłoszenie, że właśnie w miejscowości Broniszewice, gmina Bodzechów, doszło do pożaru budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Zgłoszenia dokonała sąsiadka, która zaniepokojona była wydobywającym się dymem z budynku naprzeciwko. Do zdarzenia natychmiast zadysponowaliśmy aż 4 zastępy i 13 ratowników. Po dojeździe na miejsce zabezpieczyliśmy teren działań i okazało się, że pali się w jednym z pomieszczeń w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dwukondygnacyjnym. Podjęliśmy natychmiastowe działania gaśnicze z jednoczesnym przeszukaniem obiektu. W trakcie tego przeszukania znaleźliśmy niestety zwęglone zwłoki mężczyzny.